Słuchacie poranka w RDC. Dokładnie 9 minut już po godzinie 8, a w studiu Polskiego Radia RDC pan Marek Miesztalski, skarbnik Mazowsza, przewodniczący Rady Nadzorczej Lotniska w Modlinie. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Kiedy pas startowy w Modlinie będzie naprawiony? Według naszej wiedzy do połowy tego roku. Dariusz Grzeszczak, członek zarządu Airbudu, stwierdził, że realnym terminem odbioru lotniska w Modlinie może być grudzień 2013, styczeń 2014. Czy jest takie zagrożenie, że jeszcze przez rok? No to jest pan prezes odosobniony w swojej opinii, jako że wszyscy eksperci twierdzą, że możliwa naprawa tego pasa i to w technologii betonowej, tej, który Airbus jakby przed którą się broni, to jest połowa tego roku. Może mierzy siły na zamiary po prostu. Nie wiem. Jest wykonawcą. Jest wykonawcą, jest zobowiązany do naprawienia tego pasa, zgodnie z decyzją nadzoru budowlanego do naprawienia w takiej technologii, w jakiej był wykonany. Czyli 3 miesiące, tak? Według nas tak. Czy Airbus wyrobi się w tym terminie? Ja nie sądzę, żeby się nie wyrobił. W końcu jest to duża, dosyć poważna na polskim rynku firma budowlana, więc nie bardzo widzę powodów, dlaczego miałby tego nie zrobić. Wersje były dwie, tak? Albo 3 miesiące, w zależności od tego, jakie materiały będą użyte, albo właśnie koniec roku, w zależności od tego, na co się państwo zdecydują. Czyli jest już konkret, tak? Wiemy, że ten asfalt będzie w konkretnej mieszance i te 3 miesiące wystarczą na to, żeby uruchomić. To znaczy wiemy, że nie będzie to asfaltobeton, to na co nalegał Airbus, bo to jest łatwiejsza technologia rzeczywiście, tylko będzie to technologia betonu cementowego, taki jaki do tej pory tam był. Tylko oczywiście mieszanka bez tych domieszek, które spowodowały tą awarię. Czy państwo rozmawiali już z wykonawcą na ten temat? Tak, rozmawiamy cały czas. Nasz kontakt z wykonawcą jest, można powiedzieć, codzienny. Wykonawca nie twierdzi, że tego nie zrobi i mało tego, również zdecydowanie nie powiedział, że nie zrobi tego w terminie, jaki my uważamy, że powinno być to zrobione. A mają państwo plan awaryjny? Na szczęście umowa z wykonawcą została lepiej skonstruowana niż samo wykonanie pasa. I tam jest taka ewentualność, że gdyby wykonawca z jakichś względów, bez względu na to, co by to nie było, nie chciał lub nie mógł przystąpić do naprawy pasa, jest możliwość wykonania tak zwanego zastępczego. Czyli poszukamy innego wykonawcy, któremu zapłaci Airbus? Znaczy zapłacimy pieniędzmi Airbusu. A jeżeli trzeba będzie wyłonić kolejnego wykonawcę, to cały czas gramy na niekorzyść, jeżeli chodzi o czas, tak? No bo to będą procedury długie. Nasze opinie prawne mówią, że to nie muszą być długie procedury, czyli pełne zamówienie, przetarg nieograniczony, tak jak było to wykonanie. Prawdopodobnie będą to procedury uproszczone, które nie spowodują wydłużenia tego okresu. Są już potencjalnie chętni? Znaczy jeszcze nie została podjęta decyzja o tym, że będzie to wykonanie zastępcze. Dzisiaj Airbus jeszcze jest jakby w grze, tak? Cały czas z nimi rozmawiamy, więc oczywiście jesteśmy przygotowani na to, że inny wykonawca to wykona i mamy rozpoznanie rynku. Wiemy, że są tacy wykonawcy, którzy się tego podejmą. Co krok słyszymy o kolejnych odszkodowaniach, których będą się kolejne podmioty domagać. No teraz nie wiem, czy od spółki Modlin, czy od wykonawcy do listy żądających pieniędzy jeszcze dołączył przewoźnik Wizz Air, który twierdzi, że miesięczne straty szacuje na ponad 4 miliony złotych w związku z oczywiście kosztami okęcia, a także odszkodowaniami od pasażerów. Czy państwo są przygotowani na takie kwoty? Bo do tego jeszcze oczywiście przewoźnik Modlinbus, który stracił wiele. Jak to wygląda? Kto za to zapłaci? No po pierwsze, żeby w ogóle domagać się od spółki Port Lotniczy Modlin jakichkolwiek odszkodowań, to trzeba mieć do tego podstawę prawną. To jest po pierwsze. Akurat żaden z tych podmiotów, który pani wymieniła, takiej podstawy naszym zdaniem nie ma. Po drugie, musi wykazać, że kwota, jaką żąda, to rzeczywiście jest to strata, jaką poniósł i należy mu się to od spółki. Nawet gdyby jakiekolwiek kwoty wchodziły w grę
i się okazało po zakończeniu całego tego procesu, że one się należą jakiemuś podmiotowi, to oczywiście my będziemy te odszkodowania przerzucali na tego, który zawinił, jeśli chodzi o tą awarię, tak? Czyli na wykonawcę. Wykonawca będzie wypłacalny? Nie ma powodów sądzić, żeby było inaczej. Czyli w razie czego trzeba będzie uderzać do innych drzwi niż do państwa. No, zobaczymy. Jeszcze nikt nie zgłosił się po te odszkodowania, chociaż wszyscy grożą palcem na dzień dzisiejszy, ale Wizer jeszcze zapowiada inne zmiany. Jak nieoficjalnie wiadomo, są negocjacje z portem lotniczym w Radomiu. Czy to znaczy, że Modlin może stracić przewoźnika? Wszystko jest możliwe. Decyzje linii lotniczych są to decyzje biznesowe. Jeśli Wizzerowi opłaca się latać z Radomia, będzie tam taniej i będzie tam miał więcej pasażerów niż z Modlina, no to pewnie podejmie taką decyzję. My na to wpływu nie mamy. My uważamy, że lotnisko Modlin po jego naprawie gdzieś w połowie roku podejmie operację i jest to najlepsza propozycja dla przewoźników niskokosztowych na Mazowszu. A jeżeli zostaną państwo z jednym przewoźnikiem? No, to na razie będzie latał jeden przewoźnik, ale my oczywiście trwają rozmowy z innymi przewoźnikami i cały czas trwały. Zaczęło latać dwóch. Dobrze by było, żeby podjęły te dwie linie dalej operacje z Modlina, no ale zarząd lotniska oczywiście robi wszystko, żeby tych linii było więcej. Po naszej ostatniej rozmowie mieliśmy pewność, że będą rozmowy z pracownikami, z którymi będą negocjowane urlopy bezpłatne. One się przedłużają. Czy pracownicy są na to przygotowani, że jeszcze przez jakiś czas będą musieli na takich warunkach być zatrudnieni? Znaczy z tego, co zarząd informował w piątek na posiedzeniu Rady Nadzorczej, załoga wybrała inne rozwiązanie, to otóż zmniejszenie wymiaru etatowego, żeby mieć jednak zatrudnienie poza tam niewielką grupą osób, które no, na razie stracą pracę, bo tak naprawdę no, nie mają co robić, bo dzisiaj ich zakres obowiązków jest nieprzydatny w momencie, kiedy port nie prowadzi operacji. Ile to będzie osób? Nie, to nie jest duża grupa, nawet nie wiem, czy nie mniej niż 10%. Pan pewnie słyszał, premier jest zażenowany odbijaniem piłeczki, jak twierdzi, odpowiedzialności. To są słowa premiera. Port twierdzi, że pas został źle wykonany. Wykonawca, że pas był źle użytkowany. Donald Tusk zapowiedział, że wszyscy odpowiedzialni za problemy na lotnisku w Modlinie poniosą konsekwencje. Czyja głowa spadnie pierwsza? No nie wiem, co miał pan premier na myśli ze mną, nie rozmawiał na ten temat, więc trudno mi odpowiedzieć. My od początku twierdziliśmy, że przyczyną wstrzymania pracy portu jest złe wykonanie pasa i wskazujemy od początku dwóch odpowiedzialnych, wykonawcę i inspektora, inwestora zastępczego, który miał obowiązek dopilnować, żeby to było wykonane prawidłowo. Rada Nadzorcza ponadto wdrożyła postępowanie sprawdzające całego procesu inwestycyjnego, czy w samym procesie inwestycyjnym nie popełniono jakich błędów. Po zakończeniu pracy tego zespołu będziemy wiedzieli, jakie są jego wyniki i na tej podstawie no, też wyciągniemy odpowiednie wnioski. Czy premier Tusk z kimkolwiek rozmawiał z zarządu? To znaczy ja nie słyszałem, żeby rozmawiał z nikim z władz samorządu województwa, no, a tylko taką wiedzę mogę mieć. Natomiast czy rozmawiał z władzami innych wspólników, bo proszę pamiętać, że tam jeszcze jest trzech wspólników, to tego nie wiem. Czyli możemy liczyć, że latem lotnisko Modlin zostanie uruchomione? Wszystko na to wskazuje, że tak. W takim razie będziemy czekać i śledzić, jakie idą prace. Ja przypomnę, że naszym gościem był pan Marek Miesztalski, skarbnik Mazowsza, przewodniczący Rady Nadzorczej Lotniska w Modlinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.